Cześć, siemano drogi widzu, z tej strony oczywiście Mafia Solec i witam ciebie w kolejnym vlogu na moim kanale. 3 lipca, jestem na Solcu, co pewnie zwiastuje, jak pewnie się sami po tytule domyślacie. Zjechałem sobie na żniwa. Dość szybko to w tym roku, no to w końcu jęczmień, tak? Była susza, więc no to wszystko dało się we znaki, dlatego też te żniwa są troszeczkę szybsze. Ale spokojnie, to tylko jęczmień i takie oficjalne żniwa. Tak po grubości to myślę, że gdzieś za około 3 tygodnie, miesiąc. A ja tak sobie na spokojnie mówię, zrobię kilka vlogów. I to nawet fajnie wyjdzie, bo jak sami dobrze wiecie, w tym roku ma się pojawić vlog dwugodzinny, trzygodzinny. Zrobimy prawdopodobnie ze wszystkiego jeden wielki film. No, a teraz dzięki temu, że przyjechałem sobie na jęczmień, to będziemy mogli nagrać, jak wyglądają pola jeszcze przed żniwami. Same żniwa jęczmienia, bo tego nie ma dużo, może gdzieś z pół hektara. Prasowanie, przy okazji ogarniemy sobie prasę, żeby już w żniwa się nie denerwować. I po czwarte może sobie już potalerzujemy. Talerzóweczką oczywiście. Akurat mam taką małą chwilkę, to mówię, a siuntkę se posprzątam. Będzie w sam raz, ale to tak, żeby nie było, że ja was niczym w tym vlogu nie zaskoczę, bo to by tak było trochę słabo. Mam nowe dwa nabytki, nie wiem, czy to tak mogę liczyć. A pierwszy z nich to dokupiliśmy podbierak do naszej prasy, bo o tym wam chyba na vlogu nie wspomniałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak robiliśmy sobie ten wiosenny vlog z prasą. To najważniejsze w tym wszystkim było to, że my o tym podbieraku wiedzieliśmy od samego początku, że będziemy musieli sobie takowy dokupić z racji tego, że no to będzie bardzo duża wyręka. Bo praktycznie tata sobie będzie jeździł z prasą, czy też ja i jedna osoba będzie siedziała na przyczepie i sobie układała te belki, więc no istna przyjemność. Po to też ta prasa właśnie była kupiona. Bo tak to powiem wam, bez podbieraka to jedynie to, żebyśmy wiedzieli, kiedy sobie naprasować, byśmy naprasowali sobie codziennie tyle tego, ile by nam było potrzebne. No, także to można zaliczyć jako mały nabytek. Boże, ty mój, jest dzisiaj taki wiatr, ale fajnie, to sobie owieje, bo coś tam w piątek popadało, że mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać. Dzień dobry, kuri! Jak się macie? No, a jeszcze jednym nabytkiem to jest właśnie przyczepa. Powiem wam tak, zastanawialiśmy się, co zrobić, bo teraz silosy są w miarę fajnych cenach. To jest jeszcze temat do pomyślenia, jeśli chodzi o silos, więc myślę, że spokojnie, nie ma co się martwić. Kiedyś może ten temat się pojawi jeszcze nie raz. A tak wiecie, do słomy, czy żeby później swoje jeziorka gdzieś sypać, coś zrobić, no to mówię, przyczepa się przyda jak tarala. Tata znalazł fajną ofertę, opłacało się, nie ukrywam, że się opłacało, więc mówię, dobra, kupię sobie przyczepę, to mi nigdy nie zginie. Od razu gdzieś przy okazji szybka, mała zmiana kolorku i powiem wam, że przyczepa prezentuje się dosyć dobrze, jak na sam początek. Wiadomo, to nie jest nówka sztuka i to nie ma co wyglądać, że jest to jak z salonu, ale do takiego naszego gospodarstwa, powiem wam szczerze, że wystarczająco. Dzień dobry, jestem Jakub Burkiewicz. Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie u tego. Bagno. My tu tego. Bagno. Bagno. Ty się bawą. Kopią. Żwił. Zapraszamy. Dzień dobry, zapraszam na vloga. Co tu dużo gadać? Przyczepa praktycznie taka sama jak ta nasza, tylko ta jest sztywna i przy okazji nie ma jeszcze nadstawek, ale to myślę, że nie będzie problem. Wenu mnie tu nakameruj tę przyczepę. A nie kurwa, przecież ja sam jestem. I saw. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. Dobra robota. Okej, lecimy do spicherka. Bo tam już na nas czeka i jęczmień. Spicherek już generalnie gotowy na przyjęcie zboża tego roku. A tu jest właśnie owies. Tfu! Przepraszam bardzo. Jęczmień, który już jest skoszony. Znaczy skoszony, którego już zaczęliśmy kosić, żeby sprawdzić, jaka wilgotność. Tata praktycznie wjechał dwa przejazdy. Wilgotność taka zależy, gdzie trafi. W ścieżkach gdzieś jest ponad 14, normalnie koło 13, 13,5. Więc tragedii nie ma, to było w piątek. Fakt, że w piątek trochę popadało, niedziela, dzisiaj mamy poniedziałek, więc powinno być już okej. Susza, powiem wam, daje się we znaki i to widać, najbardziej chyba widać to po zbożach wiosennych, zimowe jeszcze jako tako sobie poradziły z racji tego, że po prostu po zimie tej wody było naprawdę sporo i wiosna też była dosyć mokra. No ale niestety od kwietnia, tak jak sami słyszeliście u Krzysia, choć nie wiem, który vlog wyjdzie prędzej, od kwietnia spadło teraz przez ostatni czas 8 litrów i tam niewielkie litry spadły praktycznie od kwietnia, to co to jest 10-15 litrów, to co to jest na taki okres, więc
No zboże wiosenne słabe, to sami dobrze widzicie. No i ziemniaki, szału też nie ma. A co? O, proszę bardzo przyjechać, pokazać, zaprezentować, jak to się całe to wszystko odbywa. Strasznie wieje i nie wiem, jak to będzie słychać, a ogólnie na co można powiedzieć, dwa przejazdy wykoszone, no i to pół piórniczka dało. Jęczmień? Proszę powiedzieć, co pan wie o tym jęczmieniu. Na temat tego jęczmienia się zbytnio dużo nie będę wypowiadał, bo nie będę makowca. Wiem tyle co wy, drobne haracze, wyłudzenia. W naszym gospodarstwie jest już siany drugi rok. Wiadomo, oczyszczony, zaprawiany, zwiększona dawka. Przed naszym gospodarstwem spędził rok w innym, ale nazwy wam nie podam. Bo RODO, nie? Było małe cięcie, bo wczoraj, czyli w poniedziałek, wieczorem nie szło dograć vloga, bo niestety tak wiało, że to była masakra. Boję się, że nawet końcówka tamtego vloga mogłaby być trochę już... mogło mnie być ciężko słychać. Dzisiaj rano niestety wiało, boję się jak, bo jesteśmy już po żniwach ogólnie, już wtorek jesteśmy po żniwach, trochę poprasowaliśmy, ale to zobaczycie w kolejnych vlogach. Przyszedłem wam dograć ten pierwszy tak naprawdę i wreszcie się uspokoiło. Szkoda, że dopiero wieczorem, jak już mamy koniec roboty, jesteśmy na dołku. Aktualnie w tym momencie jest tu wiosenne, które było siane zaraz na początku maja, końcówka kwietnia jakoś tak, bo nie dało się wjechać. Później pokażę wam, jaki będzie patent. Idę na Przężyto Corrado od firmy Wronkowski, których tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że przetestowaliśmy znów coś nowego na naszych polach. No i słuchajcie, powiem wam tak, takiego Przężyta to jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy na Solcu. Masej będzie zadowolony, czy będzie zadowolony, ciężko powiedzieć. Trochę może mieć przekichane, ale no to w to właśnie wszystkim chodzi. Naprawdę nie dość, że piękne zboże, to i nie ma w końcu miotu i tutaj firmę BASF oczywiście bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i na pewno w tym roku też będę stosował, no bo była miotła. Miotły nie ma, przez 10 lat się człowiek męczył. Wiadomo, widać, gdzie nie było dojechane opryskiwaczem, tam miotła jest. Jeśli chodzi o ten nasz akwen wodny, czyli nasz ten cały poprzecznik, który nam zalewa od chyba już 4-5 lat, nie możemy tu normalnie zasiać i zebrać, ale miarka się przebrała. W tym roku po żniwach zostaje dłużej i tak, nic nie robimy z tamtym rowem, no bo to wiadomo, to nie nasza sprawa, to nie możemy też w to ingerować. Odsuwamy się z metr i kopiemy swój rów po długości, znaczy po długości, no prawdopodobnie tam zrobimy od początku z parę metrów, musi być przejazd na wjazdek, no i tutaj pociągniemy też sporo i wtedy sobie doprowadzimy najwyżej może do tego naszego rowku, tak żeby on się nie łączył z tym, doprowadzimy sobie najwyżej drenaże, a ziemia, która tutaj zostanie wykopana, to akurat podniesie, bo zobaczcie, no tam przez to ani nie doszło do tego opryskać, ani nic zrobić i jest sama miotła i praktycznie nic więcej. Znaczy coś będzie z tego wiosennego? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Było mokro, nie dopryskaliśmy. No i tak prawdopodobnie wyglądałaby większa część pola. Jeszcze ogólnie wczoraj tych ścieżek tutaj nie było i ogólnie przez to, że nie kosiliśmy, taki spontaniczny pomysł przyszedł. Kuba też akurat miał czas i chciał wozić. Powoziliśmy sobie to oto bogactwo. Czyli obornik, to co moja ziemia widuje mniej więcej co 5-6 lat. Zależy, który kawałek, bo tak wiecie, zawsze starcza co roku na takie hektar, półtora do dwóch, w zależności ile człowiek posypie. Tu jest jeden kurnik. Zmieścił to Kuba. A, zresztą, co ja będę mówił, mamy zajebistego vloga nagranego, także niebawem go zobaczycie na pewno. Nie będziemy stali na tym dołku, w tym najbrzydszym. Idźmy tu, gdzie jest pięknie, czyli kilka metrów już dalej, w głąb pola, omijamy ten dołek, omijamy całą tą wodę. Czyli mamy tak, Corrado, później mamy troszeczkę Liboriusa, dosiane, Przężyta, ale to już dosiewaliśmy sami, tak żeby wyszło tam chyba równe 2 hektarki albo ledwo lekko ponad. Tutaj następnie mamy Teuto wymieszane z Refleksem, czyli taka mieszaneczka owsa z jęczmieniem. No ale jak sami dobrze widzicie, no susza daje się nieźle we znaki. Idziemy sobie kilka kroków dalej i przechodzimy w miejsce, gdzie bardzo często zboża nie było, bo były takie różne przepaleniska. Ogólnie nie jest tu najlepsze. Jest tak średniawo pod tą górkę, ale po prostu chciałem wam pokazać, że to i tak mimo wszystko, moim zdaniem, jest lepsze na tych górkach niż w poprzednich latach w najlepszych momentach. Także tak się prezentują pszenice. Jest tu kilka odmian, bo chcieliśmy po prostu sprawdzić. Jest tutaj odmiana ciasteczkowa, która jest już trzecioroczna bodajże. Później daliśmy sobie... to jest wilejka, tak zwana włościasta, jak ja na to wołam. Tak się właśnie prezentuje. Czyściuteńko, bez grzyba, bez miotły, jak nigdy w pszenicy. Idziemy sobie dalej, aby oddzielić ciasteczkową od... właśnie euforii, która znajduje się natomiast tutaj.
Przesialiśmy sobie właśnie tą włościastą, żeby było wiadomo co, gdzie, jak i kiedy. No wiadomo, w ścieżkach jak to zawsze zielone, bo to ścieżki takie nasze, można śmiało powiedzieć. I później znów mamy włościastą i na koniec mamy wysianą chyba ciasteczkową. No i jesteśmy na ostatnim kawałku, przeze mnie najmniej lubianym, można tak śmiało powiedzieć, jeśli chodzi o te 10 hektarów na Solcu, ostatnie 2 hektary i mamy tutaj posianego Liboriusa, tak samo jak i tam kawałek zaraz za Corrado. Czemu nie lubię go? Zróżnicowanie. Tam mega dużo gliny, praktycznie cały poprzeczniak i kilka takich placów, że pamiętam kiedyś, jak dobrze kojarzycie vlog z Gołym i z Bernatem, co goły pług dociążał, no to właśnie to jest ten kawałek. Później następnie ta górka, zawsze był taki jeden moment, to jest takie lekkie zadolenie, tam dosyć fajnie sypie i od tego momentu jak ta górka schodzi cały czas w dół, tam możecie zauważyć, że jeszcze tak dziwnie zielono jest, bo tam jest pioch i powiem wam szczerze, że tam praktycznie zawsze były takie wypaleniska. Wapno chyba pomogło, naprawdę wapno w tym roku chyba uratowało. Nie wiem ile będziemy sypać obornika, ale jeszcze bym zaryzykował i w tym roku bym chciał, żebyśmy rozsiali jeszcze wapna i chciałbym też być, aby to poogarniać. Mamy chęć przerabiać rozrzutnik. Na razie wam nie będę patentu sprzedawał, bo musimy sami zobaczyć, czy to wszystko ładnie pójdzie, ale jest fajny pomysł, żeby zrobić z naszego rozrzutnika talerzowy, także będzie się na pewno działo. Jak znacie nas dobrze, to tata umie zawsze i lubi coś powymyślać, więc prawdopodobnie tak też teraz będzie. Ja wam idę tym przeżytem, bo sobie postanowiłem zrobić wycieczkę na drugi koniec pola i tak patrz, Boże, jak to jest wyschnięte wszystko. Ja jestem w szoku, że jeszcze te kłosy walczą i tak szczerze może to być, że te kłosy jakiekolwiek tutaj są, bo sami dobrze widzicie, że jest rzadko, ale jakieś tam kłosy urosły, a ziarno na ten moment nie jest złe. Czekajcie, ono nalewa jeszcze, całe szczęście już, mało co, ale okej, ziarko jest naprawdę w porządku, patrzeć na inne lata. Teraz byleby to ta susza, która idzie, jeszcze ma być w następnym tygodniu po 30 parę stopni, żeby ona największego żniwa nie zebrała. O to się najbardziej boję. No ale właśnie my nie możemy dłużej zostać, także jutro musimy już uciekać. Ale całe szczęście starczyła mi karta. Starczyło mi jedna karta i druga karta mi starczyła, czyli od GoPro i od tego. Także będziecie mieli naprawdę fajny materiał, tak mi się wydaje. Myślę, że jeszcze jak to fajnie posklejam, to już w ogóle będzie super. Dobrze ta ciasteczkowa, powiem wam szczerze, że ona jeszcze jest zielona. To jeszcze te deszcze, które może teraz przyjdą, troszkę ją uratują. No ale są tylko miejscami zielono, a miejscami są już takie. No to co, mordeczki, nie zawracam wam gitary, bo teraz wakacje, więc fajna pogoda, korzystajcie. Uważajcie na siebie na pewno. Się mega cieszę, bo mówię, czekają na was w najbliższych dniach vlog od Krzysia, vlog od Kuby. Czeka na was jeszcze na przykład vlog ze żniw, czy też z prasowania. Także jestem bardzo zadowolony z 3-dniowego wyjazdu. Udało się tyle zrobić, mało kiedy się tak udaje. Więc morda się na pewno cieszy i mam nadzieję, że morda ucieszy się również tobie. Bo mi nie tylko z tego powodu, że udało się tyle ponagrywać, ale że tak pięknie wyglądają zboża. Na te naprawdę kilka litrów, które spadło przez ostatnie 3 miesiące. Także co, ja w tym pięknym łanie Corrado się z wami żegnam. Do kolejnego vloga. Na razie strzała. Trzymajcie się, cześć.